Оля Бориско та їхні нові друзі – це казка, яка має допомогти дітям з України знайти себе в новій реальності. Інститут Геолюша спільно з університетом СВПС створили терапевтичну казку для дітей з України. Її онлайн-версію можна знайти, між іншим, на сайті www.gov.pl. Та książeczka została napisana zgodnie z zasadami bajkoterapii, a zatem myśmy po pierwsze chcieli ją napisać tak, żeby pokazać dzieciom, że będą odczuwać różne emocje i będą sobie z tymi emocjami radzić. Jeśli zajrzymy do tej książki, to zobaczymy tam sceny, które doskonale pamiętamy sprzed kilku tygodni, czyli pełne dworce, czyli ludzi, którzy wychodzili z pociągów i nie bardzo wiedzieli, co ze sobą mają dalej zrobić. Chcieliśmy w tym właśnie trudnym momencie, tym dzieciom, które przejechały setki, a czasem tysiące kilometrów, które nie bardzo wiedziały, co będzie dalej, dać do ręki nie tylko kanapkę, ale także coś, co pozwoli im w tym nowym świecie, w tej nowej rzeczywistości poczuć się u siebie. Kluczowe było dla nas to, żeby ta książka jak najszerzej trafiała do naszych gości. My wydrukowaliśmy 10 tysięcy egzemplarzy książki papierowej, plus oczywiście książka też była dystrybuowana w wersji elektronicznej w 4 językach. Ukraińskim, polskim, angielskim i rosyjskim. Pracujemy nad tym, żeby tą pierwszą część bajki, czyli bajkę terapeutyczną dla ukraińskich dzieci, móc dodrukować